No i w topa jak nie wiem co. Co tu pisze? 18. A ja znowu, a ja kupiłem sedentkę 16. Ale kto jak kto, tylko pan MRF potrafi założyć dętkę 16 na kółko 18. Łapka w górę. Witam was w kolejnym z odcineczków. Jak widzicie, MRF został wyciągnięty. No i cóż, moduł zaponowy już zamontowałem. Nie nagrywałem tego, bo to naprawdę nie było sensu nagrywać. Jest on tu wciśnięty w tym miejscu. W tym miejscu, go wcisnąłem. Ja to przeważnie tutaj wciskam. Jest taki łatwy dostęp do niego, żeby go wypiąć, wpiąć ewentualnie. I nie przeszkadza gdzieś tutaj niżej pod nogami, żeby był lepszy dostęp do gaźnika albo coś. To nie przeszkadza to w niczym. Sprawdzałem, iskra jest. Sprzęt jest trochę brudny, no nie mam karchera, tak to bym go przemył, ale nie mam karchera teraz, będę musiał kupić. I klamkę muszę podprostować, bo na zawodach jak się wywaliłem, to wygiąłem klamkę, to palnikiem się podgrzeje i się wyprostuje. Dobra, będziemy próbować to palić. Czy zapali, czy nie zapali, nie wiem, zobaczycie. Ja też chętnie bym chciał to zobaczyć. Dobra, gaźnik też wyczyściłem poza odcinkiem, bo też to nie było sensu pokazywać, szkoda było czasu na filmiku, też to wyczyściłem, no i tyle. No. Puścimy paliwka. O kurde, trochę zastany ten, zastany trochę kranik. Ogólnie mój sprzęt troszeczkę ciężej palił, ze względu takiego, że jest ustawiony, by na ciepłym dobrze palił. Na zimnym pali troszeczkę gorzej, ale za to na ciepłym pali wręcz idealnie i nie odbija w ogóle kopek. Jest tak gaźnik ustawiony. Nie pamiętam ustawień, chyba tam była dysza 90. O kurwa! Muszę zamknąć kranie. Widzieliście? Przywiesił się pływak. Było suche wszystko w środku. Ale to odpalę, pochodzi chwilę i nie powinno się już lać. Mianowicie tam było chyba jeden obrót na składu mieszanki, jeden i deczko obrotu, a tak to dysze standardowe w gaźniku tam 17,5 i 97,5, takie były dysze oryginalne i filtr gąbkowy. Dobra, nie wiem czy na saniu, bez sania spróbuję na razie, biorę sobie buta krosowego, jakby co, jakby czasami coś odbiło. Co? Zaraz. Kurwa, biedne dziecko. Nie może. Dobra, nagrywam. Co? Nagrywam sobie filmik, kurwa. Wszyscy gadają. A few moments later. Jak widzicie, wszystko chodzi. Tuczę mi się w wydechu tam, bo nie ma w ogóle waty. Będę musiał watę jakoś załatwić i roznitować wydech. Ale jak widzieliście, zapalił za drugim strzałem. Otworzymy kranik, bo powinno już paliwo przepukać, nie powinno się lać. Jak widzicie, nie leje się nic. Jak się wam będzie lało z gaźnika, to warto czasami jest zamknąć kranik. Jak w moim przypadku, odpalić pita, niech se pochodzi trochę od drgań, tam wszystko się nasmaruje w tym paliwie. I potem otwieracie kranik, powinno się nie lać. Jak się będzie lało, no to trzeba gaźnik wyczyścić. Ale jak widzicie, wszystko chodzi. Thank you.
Nie wiem czemu, ale guzik od gaszenia mi nie działa. Będę musiał to zobaczyć, bo wywaliłem się ostatnio na zawodach. Wygiąłem klamkę i pęknął mi tutaj guzik. Będę musiał to zamówić nowe. Może on jest uszkodzony, albo jakiś kabelek mi się odpiął. Ale to też jest tam szczegół. Nieistotne, jak dla mnie przynajmniej. Zawsze można fajkę wyciągnąć. No dobra, no. Rzeczywiście, no pęknął mi tutaj. Pęknął guziczek. Pojechałbym się przejechać, no ale na razie jeszcze nie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie widzimy się za 2 miesiące. Siemka, stało się nieszczęście. Dla mnie nieszczęście, dla was. Super sprawa. Pokażę wam, co się odpierdzieliło. Patrzcie, co wyciągnąłem. Wyciągnąłem tą łezkę, co 10 lat była nieprzepalana. I dalej jest ponad 10 lat nieprzepalana, ponieważ za ostatnim razem nam się nie udało. Nie udało się. Platynki niestety zostały starte do zera, jak papier ścierny, no i nie chciała odpalić. Pokażę wam, co się stało. Mianowicie łezka stała, no i przywaliło w nią te wszystkie dechy. Ups, ups, o, o. Niestety mi się łezka aż wywaliła. No i bak się trochę uszkodził i kierownica lekko przygięła. Ale tyle to jest nic. Przygięła się kierownica, bak się uszkodził. Ale to i tak będzie może kiedy malowana. Napompowałem trochę powietrza, wytargałem ją, trochę się umęczył, ale wytargałem ją stamtąd. I cóż, no ściągniemy ten dekiel. Spróbujemy wymienić te platynki i ją wreszcie odpalić. Jest tam jakieś paliwo. Bag jest w środku przerdzywiały. Coś tam jest w środku, jakieś paliwo. Filtra nie mam chyba. Żadnego filterka? No nie ma żadnego filterka. Nie wiem. Z kranika trochę kapie. Wilgotny jest. No niestety, wszystko jest umęczone. Ta błyska, powiem wam, tyle ona przeżyła, że cóż, że jeszcze jest w stanie jeżdżącym. No to obecnie teraz nie jest jeżdżąca, ale wymienię platynki i będziemy ją reanimować. Nie będę wam pokazywał dokładnie krok po kroku, tak będzie z takimi przerywnikami, żeby zaoszczędzić wam czas, a zarazem, żebym ja miał szybciej. Nie musiał się bawić z przekładaniem kamery i kombinacjami różnymi. No i dobra, dekiel ściągnięty boczny. Możecie zobaczyć tutaj moje januszowanie z czasów podstawówki. A mianowicie takie. Wszystko jest hefnięte, ponieważ co chwilę na tych nitach się robił luz. Zaklepywałem te nity, żeby nie było, no ale co chwilę się robił luz i postanowiłem spawnąć januszowanie lever hard. Ale wierzcie mi, od czasu podstawówki ponad paręnaście lat to trzyma i jest, no był przynajmniej spokój z tym. Więc no magneto już nie miało luzu i nie obcierało, nie? Tak to się robił luz na tych nitach i potrafiło one trzeć ocewki, nie? Tarło ocewki i był problem. Mianowicie taki, że no strasznie głośno to wszystko pracowało. I tyle. Możecie krytykować jak chcecie. Płakał z tego powodu. Nie będę. Cóż, dobra, ja idę szukać ściągacz do magneta, robiony przeze mnie, to też za młodzieńczych lat, i spróbujemy to magneto ściągnąć, żeby dobrać się tutaj do platynek. Czym będę ja ściągał magneto? Mianowicie nie znalazłem mojego ściągacza, więc ściągniemy tym. Co to jest? Jest to opaska, obejma. Na, chyba to jest na handbara, na kierownicę 28 mm do crossa. Rozwierciłem to minimalnie z jednej i z drugiej strony. Poszerzyłem minimalnie te dziureczki, bo były minimalnie dosłownie za wąskie.
Jest to aluminium, dość grube, nie powinno się złamać, nie powinno się wygiąć. Powinna być wystarczająca siła, żeby ściągnąć magneto, a zarazem, żeby nie uszkodzić tutaj gwintu. Więc ściągniemy tym. No, jak wiecie, na moim kanale próbuję jak najtaniej wszystko. Nie będę specjalnie ściągacza kupywał. Zobaczymy, czy się uda tym dziadostwem to ściągnąć. Ja oczywiście zrobię to w ten sposób, że będzie śrubeczka, na śrubeczce będzie na śrubce będzie nakrętka i tą nakrętką będziemy dopychać. Na środku nie musi być nic. Powinno się udać ściągnąć. Nakręcimy ile się da, żeby dobrze gwint trzymał, a potem będziemy kręcić resztę. Ja obstawiam, że u mnie może jest to januszowanie, może to drastycznie wyglądać jak zawsze, ale mimo tego wyglądu drastycznego, nie zawsze to tak w rzeczywistości jest. Dobra. I teraz troszeczkę jedną śrubeczkę wykręcimy, troszeczkę drugą, dwa obrociki, o, cyk, puknęło, ściągnięte. Pewnie mi nie wierzycie, to wam udowodnię. Voilà, więc da się to ściągnąć jednak nie tylko fachowym, specjalnym ściągaczem, da się też zrobić swój. Działa, działa. Odkładamy nasz profesjonalny ściągacz. Wszystko profesjonalnie tu jest robione, jak zawsze na tym kanale. Mianowicie, co tu się podziało? Ze starości się zrobił taki jakby smar na tym magnecie. Tu widzę. Jest taka powierzchnia, taka szorstka. Widzę, że było rdza. I to dziadostwo starło mi momentalnie platynki. Trzeba będzie to ładnie tutaj wyczyścić papierkiem wodnym, przesmarować filc na... zaraz wam pokażę. To jest taki filc, który odpowiada za smarowanie. O, widzę, że on jest cały taki uwalony. Trzeba będzie to rozgiąć i obrócić ten filc. Jest taki zalepiony czymś i już dobrze nie smarowało to. Gdzie jest klin? Jest jeszcze klin. Dobra. Platynka widać już jest starta prawie do zero. Prawie do zero, jest pościerane to wszystko. Luzy się wyrobiły. No jest to już dość długi czas, więc była taka szansa. Dobra, ja to wszystko powyczyszczam i widzimy, zakładam nowe platynki i widzimy się po krótkiej przerwie. Tutaj raczej nic, nie będziecie mieć żadnych problemów z założeniem, więc no, nie będzie chyba sensu pokazywać tego. Istna parodia. Platynki można powiedzieć, że założone. Nie będę miał tutaj zabezpieczenia od przodu, mam ułamane to dziadostwo do zabezpieczenia, więc nie zabezpieczę tego, żeby się przesuwało, ale to nie będzie mi się przesuwać do przodu, bo sprężyna nie ma sensu. Ale powiem wam, istna parodia z tymi platynkami jest. Dawniej, za dawnych czasów to wszystko robili jakoś tak bardziej pasowne. Tutaj ogólnie ten otwór tak bardziej wycentrowany. Ten otwór tutaj na boku, co jest, tak samo. Tu miałem taką podkładkę, żeby odseparować śrubkę od tej blaszki, żeby nie stykało się. Tutaj to tak było wywiercone na odpierdziel. Wybite ogólnie na odpierdziel, mniejsza średnica. Nie wiem, jakie tolerancje mają, no ale w ogóle mi to nie pasowało. Tu w ogóle się nic nie zgrywało. Kurde mele, ile podginania. Tutaj musiałem ogólnie dość sporo wypodginać, pobawić się. Żeby te platynki, tutaj podłożyłem taką malutką podkładeczkę pod to dziadostwo, ten kołeczek, żeby to wszystko było, jak tutaj widzicie, mała ostrość, żeby to było wszystko w linii prostej i żeby się stykało idealnie, a tak to wcześniej to naprawdę to było pod dość ostrym kątem, w ogóle zero tolerancji, to tak wam powiem. Wypodginałem i teraz to mniej więcej jakoś wygląda, nie? Jakoś to się, kurde, tutaj zgrywa teraz. Jakiś styk będzie, no ale powiem wam, że istna parodia. Tutaj tak samo widzę, że już na samym początku to będzie szło po skosie, bo to nie jest prosto. Na początku to dość szybko się ten zapłon przestawi, zanim się dotrze na odpowiednią, na po całej szerokości. O ja pierdolę, powiem wam, że masakra, masakra. Z tymi starymi platynkami to powiem wam, że jeszcze dałoby się coś na nich ustawić, bo jeszcze ten kołeczek do zera nie zeszedł.
ale jest problem, już znalazłem gdzie. Ogólnie tutaj cały ten przód jest, wyginał się i to dziadostwo się, nie wiem czy to będzie na kamerce widać, ale jak widać straszny luz jest i przerwa ogólnie wtedy, ta cała tutaj przerwa nie była odpowiednia ze względu takiego, że dość spory jest luz na tym, z dobry milimetr. Dobry milimetr luzu jest, jak słychać może, mam nadzieję. Grzechota, nie? Dość spory jest luz na tym. No, powiem wam, że ładnych parę lat jeździłem na tych platynkach. Nie wiem, jakie to są firmy, ale powiem wam, że no, byłem zadowolony. No, nie ścierał się ten kołeczek tak szybko. No, tylko, że no, po tylu latach się wyklepało to dziadostwo tutaj, nie? I zrobił się luz. No i powiem, że te platynki, jak dobrze pamiętam, jak zakładałem, to po prostu je tylko założyłem. Nic tutaj nie grzebałem, nie kombinowałem, nie podginałem, ani nic. Po prostu założył i wszystko działało, było prawidłowo. A w tych, co dość, że założyłem, już tutaj nie pasowało, to jeszcze musiałem tu podginać. Ten otwór tutaj nie pasował, no więcej zabawy niż pożytku. Zmarnowałem dobre pół godziny na pasowanie samo tego dziadostwa, nie? No, ale już jest tutaj podokręcane, tutaj ta śrubeczka mi trochę nie pasuje, bo jest za duża względem tego. Na tych to miałem sporo tolerancji, na tym już nie mam sporo tolerancji, już śrubeczka jest trochę za duża, ta co tutaj mam od spodu, ona nie jest oryginalna, od razu mówię, no, ale na tej miałem pełno luzu, a na tej już jest na styk wszystko. Nie wiem, jestem niezadowolony. Tak samo z tymi częściami, jak robiliśmy remont kiedyś przy naszej 55 Ursusie. Tak samo, tam tuleje, nie tuleje, jakieś kurde paneweczki, nie paneweczki, wszystko o wiele gorszej jakości niż te, co mieliśmy oryginalne rzeczy. Oryginalne o wiele lepsze pasowania były niż w tych zamiennikach, czy co to kurde za części były. Tak wam powiem, że całkowicie parodia. Dobra, ja tu jeszcze się zajmę tym czyszczeniem tego magneta. Tutaj widzę, że też hefnąłem od spodu nawet. Nawet nie pamiętam tego, ale nawet nie przyrdzewiało, wam powiem, patrzcie. Nie zardzewiało, od spodu też hefnięty jest. Ale to magneto jest oryginalne. Chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, 1974. Oryginalne magneto. No. Magneto jest oryginalne i przez tyle lat, no. No i nawet znaczek wybite. Nawet powiem wam, że Nie zakładałbym zamiennika. Wolę podheblować tego starego niż wkładać zamiennik, tak wam powiem. Pewnie ten zamiennik będzie miękki, jakieś gówno znowu. Więc szkoda byłoby mojego czasu. Już wolę tym zamiennik podratować i na tym jeździć. Znaczy oryginalny podratować i na tym jeździć niż na zamienniku. Dobra. Ja tutaj to sobie podczyszczę, zakładam magneto i będziemy próbować odpalać. Jeszcze tam jeden albo dwa ząbki na półksiężycu mi zostały, to zobaczymy, czy się uda w ogóle na kopa to odpalić. Czy trzeba będzie pchać. Podręcznikowo nie mam iskry, musiałem ustawić na oko. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. Ładna iskra jest, mam nadzieję, że było cokolwiek widać. Dobra, próbujemy. Czy zapoli, czy nie zapoli. Puszczamy ten stary syf z baku i próbujemy palić na świeżym paliwie. Chociaż mi się nie chciało za bardzo, no wiem, możecie mnie krytykować, ale lenistwo czasem nie popłaca, widać tutaj w tym wypadku. Thank you.
Jeden raz mocniej zakręciła i odpaliła. Pełno tego starego oleju jeszcze jest. Więc będzie na początku kopcić niemiłosiernie. To może w skrzyni korbowej jest tam pewnie pełno oleju jeszcze. Gubi iskrę. Albo ta płącza będzie delikatnie przesadzać. Nie chcę pochodzić tu. Dobra, ja ją tutaj zostawię, żeby se pochodziła. Zapłącz, żeby się dotarł. Przestawimy go jeszcze raz. I pojedziemy się przejechać. Więc zmieniam kamerkę, przestawiam zapłon i będziemy się widzieć. Jak pochodzi chwilę na wyższych obrotach, odcięcie. Ale jest sukces, zapaliło. Dobra, za chwilę się widzimy. A few moments later. Patrzcie, co ja tu kupiłem. Całe 17 zł zapłaciłem. Za dętkę 16. Po co mi dętka 16? Po co mi... oszukali mnie. Nie, no, już myślałem. Ale 2,75 do 3 cale. Jak myślicie, po co panu MRowi, panu MRF może być dętka potrzebna 16? Jak myślicie, po co? A? Strzeliła mi dętka w łysce. Wy tego nie widzieliście, niektórzy przynajmniej z was. Idziemy. Idziemy i zobaczycie, czym mi mogła dętka strzelić. Radzę od czasu do czasu zerkać na kartę społeczności, ponieważ dodaję tam trochę pościgów. Mianowicie jest łezka prawie że zrobiona. Z tyłu mi dętka strzeliła, no. A myślałem, że się przejadę. Łezka jest paląca. Nie będę zapalał na razie teraz, mianowicie nie ma tego sensu za bardzo odpalać. Nie chce mi się tego za bardzo robić, ale pasuje to zrobić i pasuje się wreszcie tym sprzętem przejechać. Co chwilę jest wszystkim ciężko. Dobra, wyciągam ją i wymieniamy to kółeczko, znaczy tą oponę, dętkę. Jak widzicie, kołeczko mamy w powietrzu. Ja idę po klucze. Włączamy timelapsa, żeby was nie zanudzać. Tu trzeba będzie prysnąć czymś, żeby to mi zeszło. Odkręciło się przynajmniej. Włączamy timelapsa i będziemy działać z tematem. No i w topa jak nie wiem co. Co tu pisze? 18.
A ja kupiłem zetentkę 16. Ale kto jak kto, tylko pan MRF potrafi założyć dętkę 16 na kółko 18. Łapka w górę. Łapka w górę. O, ja pierdolę. Pasuje? Pasuje. Przyszczepane? Nie przyszczepane. Będzie żyć, będzie działać. No. Ja nie zrobię, kurwa. Jak ja nie zrobię, to nikt tak nie zrobi. No. 18, no ewidentnie 18, kurwa. Wyrwało wentyl. Ale tutaj już dętka tak twardo siedzi na rancie. Panowie i panie, tutaj już wentelka nie zerwie. Tak siedzi dobrze dętka na rancie. Naciągnąłem jak gumeczkę, kurde, w procy. Jest, będzie żyć, będzie działać. Jeszcze mnie to przeżyje. No i dobre. Włączamy timelapsa. Powietrze nie uchodzi. Ta śrubeczka, ta druga to będzie do przedniego kółeczka, bo tam mi spierdziela troszeczkę wentylek. No i dobra. Tuningowy wydech, wiejski, podgięty w górę. Po poprzednim właścicielu. WSK ma naprawioną dętkę z tyłu. Cóż mogę więcej dodać? No, pojedziemy się nią przejechać, jak dzisiaj odcinek w większości tak jest o WSK, no to pasuje przynajmniej nią się przejechać. MRF-em przejedziemy się może nie w następnym odcinku, bo jeszcze z racera mam filmik do dodania i ze skutera i no parę mam tam filmików już podagrywanych do wrzucenia na internet, żeby zwolnić miejsce. A jeszcze hamulca tylnego nie podciągam. To jeszcze podciągnę sobie tylny hamulec, bo zapomniałem. I cóż, no i tyle no. Nic dodać, nic ująć. Spróbujemy, zobaczymy czy odpali, bo to minęło już chyba z półtora tygodnia, tydzień minął od przyjazdu skauta 1981, któremu bardzo dziękuję za to, że mi pomógł w naprawie tej WSK-i, chociaż problem był naprawdę banalny, na który nawet ja nie wpadłem, nie wiem czemu, nie wpadłem na nic takiego. Po prostu zmniejszył troszeczkę przerwę, wtrysnął paliwo bezpośrednio do cylindra, odpalił, potem sam motor jeszcze pociągnął, paliwo resztę i chodzi. Chodzi, ale nie wiem czemu na początku mi w ogóle nie chciała tak chodzić równo, nie rozumiem tego. Czemu po prostu tak jakby ją odcinało. Ale może to wszystko było wina tej świecy. Dobra, świece jak coś wymieniałem, bo tam miałem dwie i na jednej i na drugiej to samo było. Ale to magiczne rączki mogą działać cuda. Bestia! Kurwa bestia! Dużo osób czekało na ten odcinek, dość długi czas. Jak mówiłem, że nagram, tylko no wiecie jak u mnie z czasem jest. Jest masakra. Ale jak coś obiecam, to
staram się naprawdę, wierzcie mi, staram się dotrzymać obietnicy. No i jest błyska, pali, ale zaraz zobaczymy, czy jeździ. Dobra, zmieniam kamerkę, ubieram kask, jedziemy się przejechać, bo normalnie ja już nie mogę psychicznie wytrzymać. Muszę się nią przejechać. Więc widzimy się po krótkiej przerwie.